Dzień dobry, dzień dobry. O, witam, 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 witam panią Małgosię, witam Grażynę, witam Karolinę, Pawła. Super, że jesteście z nami. Witamy was serdecznie. Ja się nazywam Joanna Klonowska, jestem prorektorem do spraw organizacyjnych i studenckich w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Witam wspólnie z Sebastianem. Sebastian, przywitajmy się. Sebastian Piaseczny z działu promocji i rekrutacji. Będziemy dzisiaj prowadzili quiz, tym razem quiz dotyczący dietetyki. Jest to ostatni quiz, który kończy nam tak naprawdę nasz projekt Akademia Zdrowia i Urody, w której uczestniczyliście. Za chwilę Sebastian powie wam, w jaki sposób należy się tutaj zalogować i przedstawi wszystkie kwestie takie techniczne, jak przez ten quiz przejść. Witam was serdecznie tutaj, poczekamy jeszcze chwilkę, bo cały czas widzę, że się dologowują osoby. W tej chwili mamy tutaj na Click Meetingu was 150 osób, ale widzę, że na Kahoot się cały czas logujecie. Sebastian, czy możesz powiedzieć naszym uczestnikom, jak się prawidłowo zalogować, co trzeba zrobić, żeby spełnić wszystkie techniczne wymagania, żeby przez quiz dzisiaj przejść? Oczywiście, dzień dobry, witam was bardzo na tym ostatnim quizie. Quiz, ostatni z quizów, tak, ale jeszcze nasza akademia trwa jeszcze kilka dni, więc zachęcam również do brania udziału. Jeszcze jest kilka warsztatów online. No niestety online, myśleliśmy, że spotkamy się z wami na miejscu, ale no niestety nie, ale no zapraszamy do udziału również w wersji online, tak? Co do katu, pewnie już wiecie, jak się logować, bo widzę, że tutaj sekundę na sekundę przybywa uczestników. Ale może przypomnę, żeby wziąć udział, potrzebna jest aplikacja na telefonie, w której będziecie udzielać odpowiedzi. Każda odpowiedź miała swój kolorek, więc trzeba szybko klikać, lub na stronie można się zalogować, ale wygodnie nie po prostu na telefonie. Co jeszcze? Na każde pytanie macie na odpowiedź 30 sekund, ale liczy się szybka odpowiedź, bo szybka odpowiedź, przepraszam, jest wysoko też punktowana, więc im szybciej, tym lepiej, jak odpowiecie na pytania. Pytanie jest 24. Niektóre są podwójnie punktowane, więc będzie przed tym jakaś informacja. Na koniec poznamy zwycięzców. Podam maila, na którego będzie trzeba podać tradycyjnie dane, żeby wysłać nagrody. Co do nagród, pewnie, bo część z was się tym pewnie jedna z ważnych rzeczy, że tak powiem. No to no właśnie, jakie nagrody dzisiaj mamy? Główną nagrodą tutaj naszego partnera Podolant jest zestaw kosmetyków i skarpetek z rynami srebra, fajnych kolorów skarpetek, plus kosmetyki. Za drugie miejsce jest nagroda naszego drugiego partnera firmy Dampa. Opaska elektroniczna z krokomierzem, notesy, butelka do biegania. No i za trzecie miejsce super gadżety nasze uczelniane, za które również tam pewnie już część osób, która otrzymała, pewnie widziała. Są z nami osoby, które brały udział w poprzednich quizach i udało im się wygrać? Pochwalcie się, czy są z nami osoby, które brały udział już w quizach? Dotarły już nagrody? O, Sara jest z nami. O, pani Alicja, dzień dobry. Witamy. Jak dotarły witamy. Nagrody? Podobały się? Jest o co walczyć, że tak powiem? No, myślę, że tak. No, ostatni nasz quiz to w ogóle były rewelacyjne nagrody. Dzisiaj też mamy dla was kilka niespodzianek, także zostańcie z nami do końca, bo po quizie jeszcze będziemy mieli dla was fajne rzeczy. Teraz mam nadzieję, bo cały czas widzę, że się dologowujecie. Mamy teraz już 118 osób, które już są gotowe do boju, widzę. Tak, Darku, wszyscy są gotowi. Mam nadzieję, że się przysłuchiwaliście naszym lekcjom właśnie z obszaru dietetyki, ponieważ dzisiejsze pytania będą dotyczyły tych lekcji, będą dotyczyły tych zagadnień, które były poruszane podczas właśnie tych lekcji dotyczących dietetyki. Mam nadzieję, że już jesteście skoncentrowani, jesteście gotowi, bo za chwilkę zaczynamy. My tradycyjnie trochę przeciągamy ten start, żeby się wszyscy mogli zalogować, bo cały czas, teraz mamy już 121 osób, także cały czas
dołączają kolejne osoby. Poczekamy jeszcze chwilkę. Mam tak, żeby wszyscy mieli szansę wziąć udział w tym ostatnim quizie, bo nagrody są naprawdę rewelacyjne, jest o co walczyć. A ja mam was dzisiaj małą niespodziankę. Ostatnio były poduszki, dzisiaj quiz dietetyki. Więc dzisiaj do wszystkich, dla wszystkich, którzy wygrają, dorzucam taki nasz uczelniany shakers, I love WSIZ. Pewnie się, jak ktoś chodzi na siłownię, świetnie, to się przyda. No i tradycyjnie dorzucimy poduszkę, tak? Niebieską lub czerwoną. Losowo dorzucimy. Bardzo wygodne poduszki, śliczne kolory, także też jest o co powalczyć. Słuchajcie, za chwilkę zaczynamy. Mamy już prawie 130 osób, które są gotowe do walki. Pamiętajcie to, co powiedział Sebastian, żeby szybko klikać w prawidłową odpowiedź, ponieważ liczy się też czas. Im szybciej klikniecie, tym większa szansa na wygraną, więc się koncentrujcie. Za chwilkę dosłownie zaczynamy. Już jest ponad 130 osób, także super. A jeszcze mam takie pytanie, napiszcie nam na czacie, skąd do nas klikacie, skąd jesteście, z jakich miast, kto jest najdalej od nas, Lublin, Stary Sącz, Grójec, świetnie, o, Płock się znowu pojawił, pozdrawiam Płock, Konin, o, dużo osób z Płocka, ja jestem Płoczanką, także pozdrawiam Warka, was. Warka, moje okolice, pozdrawiam Warkę. Słuchajcie, prawie 140 osób, super, Włocławek. A jeszcze mam do was pytanie, a która z lekcji podobała wam się najbardziej, która wam zapadła w pamięć, która była dla was najbardziej atrakcyjna? Rzęsy. Komu się jeszcze rzęsy podobały? Kto słuchał tej lekcji o rzęsach, o stylizacji oprawy oka? Nie wiem, czy pamiętacie, czy te osoby, które były na poprzednim quizie, tak, firma Max Lash, która jest naszym partnerem, ufundowała przewspaniałą nagrodę, czyli szkolenie ze stylizacji rzęs, ale cieszymy się bardzo tak, że rzęsy się podobały, super. Były świetne, super. Co do rzęs, to jeszcze mogę powiedzieć, że pan Maciek wraz z żoną przeprowadzą jeszcze warsztat. No niestety online, ale będą jeszcze prowadzić warsztat o stylizacji rzęs, więc zapraszamy. Można na stronie jest termin i data podana, więc można się zapisywać. Myślę, że będzie wesoło. To mogę na pewno zapewnić, więc zapraszamy. Jak i również na inne nasze warsztaty, tak? Czy warsztat tutaj semiżywności również zapowiada się dosyć ciekawy, więc zapraszamy na wszystkie warsztaty. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się na warsztaty stacjonarne spotkać i przeprowadzić, bo to jest naprawdę, tak powiem, dotknięcie tej nauki to jest całkiem co innego, tak? Więc miejmy nadzieję, że już niedługo to się zakończy i będziemy mogli tutaj na uczelnię was zaprosić do naszych laboratoriów. Tak, słuchajcie, za minutkę startujemy nasz quiz, a jeszcze korzystając z tej odrobinki czasu, chciałam was zaprosić na dzień otwarty, który już w najbliższy piątek na naszej uczelni. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak funkcjonujemy, zobaczyć nasze pracownie specjalistyczne, nasze laboratoria, poznać naszych pracowników, to zapraszamy w najbliższy piątek. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie i w naszych mediach społecznościowych, także zapraszamy na dzień otwarty. To teraz jeszcze a propos dni otwartych. Znaczy będą mi kolejne, nie tylko ten piątek, ale są mi dalej następne terminy na zobaczyć. To umówmy się, że tak, że kto przyjdzie na dni otwarte i na hasło quiz, otrzyma od nas miłą niespodziankę. No to myślę, że będzie strasznie dużo osób w ten piątek do nas przyjdzie. Słuchajcie, myślę, że za chwilkę wystartujemy, jest nas 150 osób. Tutaj pani Ewa pyta o certyfikat. Ewa, poczytaj informacje, jak zdobyć certyfikat na naszej stronie. Jeszcze przypomnijmy te informacje po quizie, bo już mamy 14:10 i to jest pora, kiedy powinniśmy zacząć. Sebastian, czy jesteśmy gotowi, żeby wystartować? Od urodzenia.
Słuchajcie, jest nas 150 osób. Mam nadzieję, że wszyscy skoncentrowani. Już jesteście przygotowani, żeby klikać na odpowiednie odpowiedzi. No to cóż, w takim razie my trzymamy kciuki i zaczynamy. To 3, 2, 1. Start. Słuchajcie, pierwsze pytanie, skoncentrujcie się, bo to jest ważne, żeby dobrze zacząć. Pierwsze pytanie. Składnikami odżywczymi, które należy suplementować w diecie wegańskiej są, słuchajcie, mamy 25 sekund, spójrzcie na odpowiedzi, nie będę Wam tutaj robiła zamieszania, spójrzcie na odpowiedzi, zastanówcie się, która jest prawidłowa, już prawie 100 osób udzieliło odpowiedzi. Zobaczcie, czy czerwona, czy zielona, czy niebieska, czy żółta. Jeszcze 5 sekund. Mam nadzieję, że już wszyscy udzielili odpowiedzi. No i zobaczmy, która była prawidłowa. Odpowiedź zielona, witamina B12, witamina D, żelazo oraz inne mikro i makroelementy. Większość z Was wiedziała, także zobaczymy, kto udzielił odpowiedzi najszybciej. No proszę, Jan prowadzi, Emilia zaraz za nim, Marta, Zuzia i Oliwia w pierwszej piątce. Zobaczymy, czy się coś zmieni po drugim pytaniu. Zobaczmy. Drugie pytanie dotyczy witaminy B12. Zastanówcie się, jak mogą objawiać się jej niedobory. Czy będą to zaburzenia widzenia, może niedokrwistość, a może będzie to hiperglikemia. Zastanówcie się. Szybciutko, jeszcze 10 sekund zostało, szybciej, szybciej, im szybciej tym lepiej, zastanówcie się, która odpowiedź jest prawidłowa i udzielamy odpowiedzi, już mam nadzieję, że wszyscy kliknęli, bo jest koniec czasu i zobaczmy, która odpowiedź jest prawidłowa, oczywiście zaburzenia widzenia i też no, większość z Was znała prawidłową odpowiedź, zobaczmy, czy Jan też wiedział. No nie, Jan spadł, w ogóle nie ma w pierwszej piątce, słuchajcie, za to Emilia awansowała i teraz jest na pierwszym miejscu. Emilia, super, gratulujemy, mam nadzieję, że utrzymasz tą wysoką pozycję do końca i zobaczmy trzecie pytanie. Trzecie pytanie dotyczy diety Atkinsa. Jaka to jest dieta? Jeszcze mamy 15 sekund, zastanówcie się, czy jest to dieta ubogotłuszczowa, ubogobiałkowa, czy bogatoresztkowa? Zaznaczajcie szybciutko odpowiedzi, im szybciej tym lepiej, bo już mamy koniec czasu i zobaczmy. Jest to dieta ubogowęglowodanowa. No większość z Was wiedziała, chociaż widzę po odpowiedziach, że nie było to bardzo proste pytania. No i zobaczmy, czy Emilia... W dalszym ciągu. No, Emilia no, spadła teraz na piąte, a to Jan jest znowu na pierwszym. Pozdrawiamy Jana. Jan, napisz nam, skąd jesteś, jak nas tutaj słyszysz i jesteś w stanie napisać. No dobrze, i w takim razie przechodzimy co do kolejnego pytania. Z Augustowa. Super. Słuchajcie, pytanie czwarte. Dotyczy diety Dukana. Zastanówcie się, która odpowiedź jest prawidłowa. Co to za dieta? Czy jest to dieta bogato-białkowa i niskotłuszczowa? A może odwrotnie? Jeszcze macie 12 sekund. Klikajcie szybciutko. Już prawie 100 osób. Już 100 osób udzieliło odpowiedzi, a jeszcze mamy 5 sekund. Kto jeszcze nie kliknął, to szybciutko. No i zobaczmy, która odpowiedź jest prawidłowa. Odpowiedź czerwona. No widzę, że tutaj to pytanie też Wam trochę przysporzyło kłopotów, bo no, nie wszyscy wiedzieli. No ale 43 osoby udzieliły poprawnej odpowiedzi. Jan spadł na piąte miejsce, za to Zuzię prowadzą teraz. Zuzia i druga Zuzia, trzymamy kciuki i zobaczymy, co się zadzieje po pytaniu piątym. Słuchajcie, to pytanie mamy tutaj podwójnie punktowane, mamy 30 sekund i zastanówcie się, co to jest bilans energetyczny. Czy to jest temperatura naszego ciała? No, zastanówcie się, jeszcze macie 15 sekund. 100 osób już udzieliło odpowiedzi, 110, no świetnie.
Co to jest bilans energetyczny? Na pewno gdzieś to słyszeliście podczas którejś z naszych lekcji. Jeszcze mamy sekundę dosłownie. No i zobaczmy, co to jest. Różnica między energią dostarczaną a wydatkowaną. No chyba to nie było bardzo trudne, bo większość z Was udzieliła prawidłowej odpowiedzi, 100 prawidłowych odpowiedzi i zobaczmy. No po tym pytaniu Ola prowadzi, za nią Asia, Ewelina, Emilia i Krystian, trzymamy kciuki. No widzicie, jak tutaj się wszystko dynamicznie zmienia. No i zobaczymy, co będzie po kolejnym pytaniu. Kolejne pytanie, szóste, dotyczy strawności pokarmu. Strawność pokarmu zmniejsza. Co zmniejsza strawność pokarmu? Zastanówcie się, która odpowiedź jest prawidłowa. Mamy jeszcze tylko 7 sekund, szybciutko klikajcie, im szybciej tym lepiej. Czy zmniejsza gotowanie, czy długie smażenie, jak myślicie? Zobaczmy. Długie smażenie, oczywiście, że tak. No i większość z Was wiedziała, więc na pewno pilnie słuchaliście lekcji. No, Asia, jesteś na pierwszym miejscu, gratulujemy. Justyna zaraz za Tobą. Zobaczcie, jaka niewielka różnica punktów, więc Asia, musisz się koncentrować przy następnym pytaniu. Klikaj Pani szybciutko. Pani Sara widzę tutaj na prowadzenie. Znowu jest, też trzymamy kciuki. No i cóż, kolejne pytanie, siódme. Zastanówcie się, który tłuszcz jest najlepszy do smażenia? Na pewno gdzieś podczas którejś lekcji była o tym mowa. Mam nadzieję, że pamiętacie. No już 100 osób udzieliło odpowiedzi, a mamy jeszcze 15 sekund ponad. Czy jest to olej kokosowy, czy to może masło klarowane, a może oliwa z oliwek? Zastanówcie się, jeszcze mamy 7 sekund. No, która odpowiedź jest dobra? Już chyba wszyscy udzielili odpowiedzi. Oczywiście, że oliwa z oliwek. Większość z Was wiedziała, także gratulacje. Chociaż też widzę po odpowiedziach, że nie było to bardzo proste pytanie, bo odpowiedzi tak się rozłożyły porówno. No Sara, super, jesteś na pierwszym miejscu. Świetnie, trzymamy kciuki za Ciebie. Emilia, zaraz za Tobą. I przechodzimy do pytania ósmego. Ósme pytanie dotyczy białego pieczywa. Zastanówcie się, czego głównie dostarcza białe pieczywo. Czy dwucukrów, czy skrobi, czy cukrów prostych, a może zielona odpowiedź jest prawidłowa. Zastanówcie się, jeszcze mamy 13 sekund, 10, 8, 6, 4, 2 i koniec czasu. Zastanówcie się. Oczywiście, że skrobi, a tutaj zobaczcie, jak to pytanie sprawiło Wam trudność. Emilia na pierwszym miejscu, Sara na drugim. Sara, trzymamy kciuki za Ciebie i widzicie, jak tutaj się wszystko zmienia w tej pierwszej piątce. Po każdym pytaniu to zestawienie wygląda zupełnie inaczej. No i dobrze, idziemy do następnego pytania, zobaczymy, co się teraz wydarzy. Pytanie dziewiąte dotyczy białek roślinnych. Oczywiście w porównaniu do zwierzęcych. Zastanówcie się, która odpowiedź jest prawidłowa. Czy białka roślinne nie liczą się do dziennej puli białek? A może mają zwykle mniej poszczególnych aminokwasów egzogennych? Jeszcze 8 sekund. Zastanówcie się, która odpowiedź jest prawidłowa i klikajcie szybciutko. Jeszcze 20 osób zostało. I mamy koniec czasu, która odpowiedź prawidłowa. Odpowiedź żółta, mają zwykle mniej poszczególnych aminokwasów egzogennych. I większość z Was znała odpowiedź na to pytanie. Zobaczmy, czy nasza piątka również. Sara, no nie, jest na piątym miejscu, za to Zuzia jest na pierwszym. Michał zaraz za nią. Super Zuzia, gratulujemy. Zobaczcie, wszystko się tutaj zmienia cały czas. A my jesteśmy jeszcze nie w połowie pytań. Kolejne pytanie dotyczy grupy krwi i doboru diety w zależności od grupy krwi. 9 sekund, tutaj mało czasu, zastanówcie się, która odpowiedź jest prawidłowa. Czy przy grupie krwi A niewskazany jest nabiał, a może przy grupie B niewskazany jest gluten? No oczywiście, że nie ma znaczenia przy doborze diety.
dietę dobieramy, biorąc pod uwagę zupełnie inne czynniki. Michał jest na pierwszym miejscu, Zuzia za nim i Emilia na trzecim miejscu. Gratulujemy, Michał, super. I przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie 11. Gdy priorytetem jest budowa siły lub hipertrofia, najlepiej wykonać cardio. Zastanówcie się, która odpowiedź jest prawidłowa. Czerwona, niebieska, żółta czy zielona? Zastanówcie się. Cardio najlepiej wykonać po treningu siłowym czy przed treningiem siłowym? Koniec czasu. Zobaczmy, która odpowiedź jest prawidłowa. Jak najdalej od treningu siłowego, to jest prawidłowa odpowiedź. Tutaj widzę, że też to pytanie sprawiło Wam trochę trudności. Zobaczmy, co się tutaj wydarzy. No, wspaniale, Michał utrzymał pozycję pierwszą, jest liderem cały czas. Gratulacje, no i idźmy do kolejnego pytania. Pytanie 12. Słuchajcie, jesteśmy w połowie quizu. Pytanie dotyczy dziennego bilansu dostarczanej wody. I zastanówcie się, co do tego dziennego bilansu wliczamy. Czy wszystkie źródła wody, czy tylko wodę, którą wypijamy, czy wszystkie napoje poza może kawą albo herbatą, a może wliczamy wypijaną wodę oraz wodę, która jest zawarta w owocach, warzywach, czyli w pokarmie, który spożywamy. To jeszcze 4 sekundy, zastanówcie się. To naprawdę nie jest trudne pytanie. Zobaczmy. Oczywiście, że wszystkie źródła wody, do tego bilansu dziennego wliczają się wszystkie źródła wody, czyli i ta wypijana, i ta spożywana w różnych pokarmach. Michał jest na pierwszym miejscu. Michał, gratulujemy. Sandra za nim. No, Michał ma przewagę, ale wszystko się może zmienić, szczególnie, że przechodzimy do pytania 13. I to pytanie dotyczy diety wegetariańskiej u sportowców. Zastanówcie się, a do czego może taka dieta predysponować u sportowców? Która odpowiedź jest prawidłowa? Jeszcze macie 13 sekund. Już 100 osób udzieliło odpowiedzi. Zastanówcie się, czy może predysponować na przykład do występowania niskiej dostępności energii? I koniec czasu. Słuchajcie, odpowiedź niebieska. Występowania niskiej dostępności energii. To jest prawidłowa odpowiedź. Zobaczymy, jak tam nasza piątka. Michał jest cały czas na pierwszym miejscu, za nim Ola, Zuzia, Emilia, Justyna. Trzymamy kciuki za Michała. I przechodzimy do pytania 14. Słuchajcie, przeczytajcie sobie dokładnie odpowiedzi i klikajcie, która jest odpowiednia, która jest prawidłowa. Optymalna podaż białka dla wzrostu mięśni to, proszę, zastanówcie się, przyjrzyjcie się odpowiedziom. Jeszcze macie 13 sekund. Która to odpowiedź jest prawidłowa? Optymalna podaż białka dla wzrostu mięśni to, zastanówcie się. I mamy koniec czasu. Oczywiście odpowiedź zielona, między 1,6 a 2,2 grama na każdy kilogram masy ciała. I wiedzieliście, znaliście tą odpowiedź. Zobaczymy, czy Michał też. No, Michał też znał odpowiedź, a Zuzia również, Ola, Natalia i Emilia. Michał, musisz uważać, bo dziewczyny cię gonią. Gratulujemy pierwszego miejsca i zobaczymy, co się wydarzy po pytaniu 15. Tutaj się warto dobrze skoncentrować, bo tu mamy podwójną punktację. W celu poprawy wchłaniania żelaza zaleca się. Co się zaleca? Zastanówcie się. Już prawie 30 osób odpowiedziało, mamy jeszcze 20 sekund. Co się zaleca w celu poprawy wchłaniania żelaza? Co trzeba zrobić, żeby żelazo wchłaniało się lepiej? Czy dodać czegoś do posiłku, a może czegoś unikać? Zastanówcie się. Jeszcze macie 4 sekundy, 3, 2, 1 i koniec czasu. Unikać kawy, herbaty do posiłku. To jest rada, co zrobić, żeby poprawić wchłanialność żelaza. I zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. Michał cały czas prowadzi, Zuzia za nim. Zobaczcie, ile zebrali już punktów. No, mam nadzieję, że już tutaj się nic nie zmieni. Michał, Zuzia, gratulacje. No i zobaczmy, pytanie 16. To pytanie dotyczy
diety u kobiet w ciąży, zastanówcie się, czego kobiety w ciąży powinny unikać, jeżeli chodzi o dietę. Czy owoców i warzyw, które nie zostały umyte, a może mleka i nabiału, a może surowego mięsa, ryb, jaj, a może dwie odpowiedzi są prawidłowe. Zastanówcie się, która jest poprawna. Już chyba wszyscy udzielili odpowiedzi i mamy też koniec czasu. Czerwona i niebieska odpowiedź są odpowiedziami poprawnymi i większość z Was wiedziała. Zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Zuzia wyprzedziła Michała. Zuzia, gratulujemy. Michał, skoncentruj się i klikaj szybko przy następnym pytaniu, żebyś znowu wskoczył na miejsce pierwsze. Wzrost tkanki mięśniowej następuje gdy? Zastanówcie się, kiedy następuje wzrost tkanki mięśniowej? Zastanówcie się, jeszcze macie 20 sekund. Widzę, że już prawie 100 osób udzieliło odpowiedzi. Mamy jeszcze 13 sekund, jeszcze jest dużo czasu, ale teraz jak ktoś udziela odpowiedzi, to jest chyba trochę późno, żeby wskoczyć do pierwszej piątki. Zobaczymy, co się tam wydarzy u naszej pierwszej piątki. Odpowiedź prawidłowa żółta, bilans azotowy jest dodatni. Zobaczmy, Zuzia na pierwszym miejscu, Michał zaraz za nią, ale pozmieniało się na kolejnych miejscach. Gratulujemy, Zuzia, super. Zobacz, ile masz punktów, musisz utrzymać pozycję liderki. Pytanie 18 dotyczy insulinooporności. Zastanówcie się, która odpowiedź jest prawidłowa. Jeszcze macie ponad 10 sekund. Czerwona, zielona, żółta czy niebieska? Czy osoby z insulinoopornością są oporne na deficyt energetyczny? A może prawidłowa odpowiedź jest niebieska i żółta? Oczywiście, że tak. I większość z Was wiedziała. Gratulacje. Naprawdę musicie być skoncentrowani, bo niesamowicie szybko udzielacie tych odpowiedzi. Zobaczymy, jak tam nasi liderzy. Czy Zuzia też wiedziała? No, wiedziała oczywiście. Michał zaraz za nią. Zuzia, gratulacje. A kolejne osoby się tutaj, widzicie, cały czas nam zmieniają. Pytanie 19. Słuchajcie, zbliżamy się powoli do końca, więc musicie się skoncentrować, jeżeli chcecie wygrać. Pytanie to dotyczy związków budulcowych, pełniących również rolę regulującą wielu procesów zachodzących w ludzkim organizmie. Co to za związki? Zastanówcie się, czy to są tłuszcze, czy to są węglowodany, może to są białka? Zastanówcie się, jeszcze macie 7 sekund, na pewno to wiecie, na pewno to wiecie. I zobaczmy, bo czas się skończył. Oczywiście, że białka pełnią funkcję budulcową, ale nie tylko, bo również funkcję regulującą. I zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Zuzia na pierwszym miejscu, Michał zaraz za nią. No i kolejne miejsca, widzicie, zmieniają się po każdym pytaniu. Zuzia, gratulujemy, Michał, gratulujemy, trzymam za Was kciuki. No i przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie 20. Słuchajcie, zbliżamy się do końca. To pytanie dotyczy enzymu, który jest zawarty w ślinie, a który wstępnie trawi cukry. Jak nazywa się ten enzym? Zastanówcie się, czy jest to melatonina, a może jest to amylaza? Jeszcze 2 sekundy. Jak się to nazywa, ten enzym? No oczywiście, że amylaza. To myślę, że wiemy i z naszej Akademii Zdrowia i Urody, ale też na pewno ze szkoły to pamiętacie. Gratulacje. Zobaczymy, jak tam Zuzia. Zuzia wiedziała. Oczywiście, tak. Cały czas na pierwszym miejscu, tutaj się nic nie wydarzyło. Zuzia, gratulacje. Skoncentruj się, bo zostało nam dosłownie chyba 3 pytania do końca. 4. I pytanie 21 dotyczy witamin. Myślę, że to powinno być proste, więc klikajcie szybko. Witamina rozpuszczalna w wodzie to? Która z tych witamin, które są wymienione, jest rozpuszczalna w wodzie? Mamy jeszcze 9 sekund, a już większość udzieliła odpowiedzi. Naprawdę jesteście niesamowici. Ja nie zdążę przeczytać pytania, a tutaj widzę, że większość udzieliła odpowiedzi. Witamina C oczywiście jest rozpuszczalna w wodzie. Natomiast witaminy A, D, E, K są witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach.
Zuzia cały czas na pierwszym miejscu z dużą przewagą punktów, Jagna zaraz za nią i Michał na trzecim miejscu. Gratulacje. Słuchajcie, jest o co walczyć, więc się koncentrujcie na kolejne pytanie. Która z wymienionych grup mięśniowych wymaga stosowania dużej ilości powtórzeń w serii w celu ich pobudzenia? Które to są grupy mięśniowe? Czy jest to klatka piersiowa, może plecy, łydka, przedramiona, biceps, triceps? Jak myślicie? Jeszcze macie 3 sekundy. Szybciutko, szybciutko klikajcie. Łydka i przedramiona to jest poprawna odpowiedź. Widzę, że tutaj też chyba trochę mieliście trudności. Zobaczymy, jak tam nasza pierwsza piątka. Michał wskakuje znowu na drugie miejsce. Zuzia prowadzi. Gratulacje. No i kolejne osoby się znowu tutaj nam przetasowały. Gratulujemy. Słuchajcie, kolejne pytanie. 23. To pytanie dotyczy wapnia. W którym produkcie znajdziemy największą ilość wapnia? Wapnia, który jest składnikiem budulcowym kości. Spójrzcie na odpowiedzi. Już ponad 100 osób udzieliło odpowiedzi, 120. Mamy jeszcze 15 sekund, jesteście naprawdę niesamowici. Musieliście słuchać tych naszych lekcji bardzo uważnie, bo już praktycznie wszyscy udzielili odpowiedzi, a mamy jeszcze 5 sekund. Która z tych odpowiedzi jest poprawna? Zaraz się dowiemy, zobaczymy. Żółty ser to jest ten produkt, w którym znajdziemy największą ilość wapnia. Tutaj to pytanie też Wam sprawiło trochę trudności, ale nie Zuzi. Zuzia znała odpowiedź, słuchajcie, jest cały czas na pierwszym miejscu. Jagna wskoczyła na miejsce drugie, Michał jest na miejscu trzecim. No i zobaczymy, co się wydarzy teraz. Trzymam kciuki, Zuzia, za Ciebie, ale też za każdego z Was, bo jeszcze się może dużo zmienić. Zobaczmy, czego dotyczy pytanie kolejne. Ostatnie pytanie, to będzie takie pytanie, ciekawostka, więc zobaczymy, czy ile osób będzie znało odpowiedź. Trzymam kciuki za Was. Pytanie ostatnie. Gdybyśmy połączyli wszystkie naczynia krwionośne jednego człowieka, to ich długość pozwoliłaby tylko na... Zastanówcie się. Przepłynięcie Wisły, czy może wspięcie się na wieżę Eiffla. Kto słuchał naszych lekcji, to będzie wiedział. Już ponad 100 osób udzieliło odpowiedi i mamy koniec czasu. Zastanówcie się. Ponad dwukrotnie moglibyśmy okrążyć Ziemię, co dałoby nam ponad 80 tysięcy kilometrów. Słuchajcie, to jest niesamowite. To daje nam takie wyobrażenie, jaka jest długość połączonych wszystkich naczyń krwionośnych u jednego człowieka. Zobaczcie, ile to jest kilometrów. To jest niesamowite. Ludzkie ciało jest po prostu niesamowite. I zobaczymy, co się wydarzyło. Kto wygrał dzisiejszy quiz? Słuchajcie. Jagna na drugim miejscu, Michał na trzecim. Kto wygrał? Zuzanna. Zuzia, super, gratulujemy. Zuzia, jak nas słuchasz, to napisz, skąd jesteś. Gratulacje. Jagna, też napisz, skąd jesteś. I Michał, też pochwalcie się, skąd do nas nadajecie dzisiaj. Tak, tak, wiemy, ale już powinno być dobrze. Napiszcie nam, skąd do nas nadajecie. My też gratulujemy. Przed chwilą mieliśmy takie zestawienie, które pytania sprawiły Wam najwięcej trudności. Gratulacje, Zuzia, gratuluję, gratulujemy. Sebastian, powiedz, przypomnij jeszcze raz, jakie były nagrody w dzisiejszym quizie i co wygrała Zuzia? Zuzia wygrała komplet od naszego partnera Podolant, czyli tam komplet kosmetyków do pielęgnacji oraz kolorowe skarpetki z jonami srebra, bardzo fajne. Więc i plus oczywiście nasze uczelniane gadżety. Wszystko oczywiście wyślemy. Podaję dla pierwszych 5 osób, bo oczywiście był challenge, czyli było więcej niż 20 osób, więc pierwsze 5 osób dostaje nagrody. Oczywiście osoby z 4., 5. miejsca również jakiś mały pominek wyślemy. Więc piszę teraz na czacie
maila, na jaki należy wysłać imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu dla kuriera, na który mamy wysłać nagrody. Jeżeli chodzi, już zaraz powiem o certyfikacie. Słuchajcie, ale żeby nie było tak smutno i nudno, ja Wam obiecałam niespodziankę. Słuchajcie, jeszcze mam dla Was takie oto nagrody. Kto był na poprzednim quizie, to też je pamięta. Słuchajcie, mam 5 takich super zestawów. To są zestawy, które stanowią tak naprawdę zabieg kosmetyczny. W środku, w tych torebeczkach, znajduje się maść, którą możecie sobie wsmarować na przykład w dłonie, stopy czy w jakieś inne miejsca, gdzie macie suchą skórę. W środku znajdują się też bawełniane białe rękawiczki, które można sobie założyć na dłonie właśnie po wsmarowaniu tego kremu, tej maści, i możecie sobie zrobić poświąteczny odżywczy pielęgnacyjny zabieg na dłonie. Mam 5 takich zestawów i teraz słuchajcie, zadam Wam pytania, kto odpowie najszybciej, tu Sebastian będzie pilnował i patrzył, kto udzieli informacji najszybciej, prawidłowej, to wygra taki oto zabieg. Słuchajcie, pierwsze pytanie moje jest takie, proszę powiedzcie mi, ile semestrów trwają studia dietetyczne. Kto był pierwszy? Bo tutaj cały czas widzę, że się coś zmienia. Kto był pierwszy? Zaraz sprawdzimy. Sebastiana poproszę, żeby tam zerknął. To jest kto? Pani Aleksandra. Tak jest. Jest Aleksandra? Niech się nam tutaj pokaże i napisze, skąd jest. Jeżeli chodzi o te nagrody, proszę z dopiskiem napisać nagroda dodatkowa. To będę wiedział, co tak, chodzi. Nagroda specjalna. Super, Aleksandra. Przepraszam jeszcze, bo wrócę. Do osób, które wygrały, proszę jeszcze w mailu napisać, które miejsce zajęliście do weryfikacji. Dziękuję. Oddaję głos. Dobrze, słuchajcie, kolejny zabieg, kolejna paczuszka i pytanie brzmi. Proszę wymieńcie mi witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. O, jest, było pierwsze. Pani... O, świetnie, ja tam mi mignął ktoś, kto pierwszy pani udzielił. Pani, chwileczkę, już widziałem, to pierwszy był. Tak, zaraz sprawdzimy. Komisja tutaj bada. Pani Emilia. Nie, pani dobrze mówię, pani... No, pani Emilia, tak. Tak, jest Emilia? Tak. Niech nam się pochwali, skąd jest. O, super Emilia, na pewno będziesz miała super zabieg poświąteczny. Jeszcze mamy 3 paczuszki, skoncentrujcie się. I pytanie kolejne. Proszę napiszcie mi, w którym warzywie, waszym zdaniem, jest duża zawartość potasu? Jak myślicie? Czekajcie, muszę się tutaj... Kto zgadnie, o jakie warzywo chodzi? Zawiera dużo potasu. Szybciutko. Tak jest, pomidor. Kto był pierwszy? Zaraz tutaj Sebastian odkryje, kto był pierwszy. Gratulacje. I słuchajcie, kolejne pytanie. Chwileczkę. Pomidor padła pierwsza odpowiedź od pani Zuzanny. Super, Zuzia, gratuluję. Zuzia, skąd jesteś? Napisz nam. Gratulacje. Dobrze. I słuchajcie, kolejne pytanie też będzie dotyczyło witamin. Zastanówcie się, którą witaminę należy suplementować w okresie jesienno-zimowym? Która to witamina? Która to witamina? Jest to witamina D. I kto udzielił prawidłowej odpowiedzi? Pierwszy. Teraz zobaczymy. Tutaj Sebastian też, ja sprawdzam, ale... Tak, witamina D, zobaczmy. O, strasznie dużo osób
udzielił odpowiedzi, to zaraz Sebastian sprawdzi, kto. Pierwsza była lub był. Zaraz, Marta, powiemy, co z certyfikatami, bo jeszcze mam jeden zabieg. Pani Emilia. A pani Emilia, tak, drugi raz, więc może następna osoba, tak? Czyli pani Natalia. Natalia jesteś? Napisz, skąd jesteś. Pani Natalia S. Tak, Natalia S. Która to? Gdzie jest? Dobrze. O, jest słuchaczka. Super, gratulujemy. I słuchajcie, ostatnie pytanie. Proszę, powiedzcie, może pytanie będzie dotyczyło Akademii Zdrowia i Urody. Napiszcie, ile lekcji odbyło się w ramach Akademii Zdrowia i Urody? 10, 20, 30, 40 czy 50? Która odpowiedź jest prawidłowa? Oczywiście 50, a nawet więcej. Kto był pierwszy? Słuchajcie, to był niesamowity projekt, który obejmował ponad 50 lekcji dla Was, z których mogliście skorzystać. Teraz Sebastian sprawdzi, kto udzielił prawidłowej odpowiedzi. A napiszcie mi jeszcze, w ilu lekcjach uczestniczyliście, jak możecie się pochwalić. Okay. W ilu lekcjach braliście udział? W 10? We wszystkich? No proszę, w 12, w 30? No jesteście naprawdę niesamowici. Trudno zliczyć. Za chwileczkę. Naprawdę super, cieszymy się. Słuchajcie, rozdałam... Pani Wiktoria wygrała. Pani Wiktoria odpowiedziała prawidłowo. Wiedziała, że nasza Akademia Zdrowia i Urody objęła ponad 50 lekcji na różne, dotyczące różnych tematów, także gratulacje. Słuchajcie, gratulujemy Wam bardzo serdecznie. Dziękujemy, że jesteście z nami w takiej liczbie niesamowitej. Jeszcze jest cały czas z nami ponad 130 osób. Bardzo się cieszymy, że braliście udział w lekcjach. Cieszymy się, że Wam się podobały. Mam nadzieję, że osoby, które zwyciężyły, wiedzą, w jaki sposób mają się tutaj do nas zgłosić, żeby dać nam znać, jaką nagrodę wygrały, żebyśmy mogli te nagrody do Was wysłać. To o certyfikaty, tak. już tłumaczę, bo padło wiele pytań. Żeby otrzymać certyfikat, warunkiem było uczestniczenie w co najmniej w trzech lekcjach plus w jednym quizie. Nieważne, które miejsce się zajęło, wszyscy jesteście zwycięzcami, ale wystarczyło wziąć udział i już macie po prostu certyfikat. Żeby otrzymać certyfikat, trzeba napisać na edukacja@wsiz, też napisz tego maila i napisać, że prosicie o certyfikat i w mailu trzeba napisać, w jakich braliście udział lekcjach oraz w jakich quizach. Fajne te quizy, trzeba by to powtórzyć. Panie Damianie, na pewno powtórzymy. Proszę tutaj śledzić nasze media społecznościowe. Tak jest, na pewno będzie powtórka. Certyfikaty będziemy wysyłać już, myślę, że od strasznie dużo osób się zgłosiło, więc proszę nam dać chwileczkę, będziemy powoli systematycznie je wysyłać. Nie, o certyfikat już piszę maila. edukacja@wsiz.pl. A nagrody na marketing. Postaramy się certyfikaty wysyłać jak najszybciej, ale Was jest taka ogromna ilość, że to może troszeczkę potrwać, ale postaramy się jak najszybciej. Słuchajcie, no jest nam niezmiernie miło z Sebastianem, że takiej ilości się do nas zgłosiliście. Naprawdę to jest niesamowite. Quizy też były świetne. Mam też takie samo wrażenie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Jeszcze raz gratulujemy. Dziękujemy, że braliście udział w naszych lekcjach. Mam nadzieję, że ten projekt powtórzymy, bo się sprawdził doskonale i odzew z Waszej strony jest też niesamowity. Także bardzo dziękujemy. No i cóż, dziękujemy za udział w dzisiejszym quizie. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom. Pozdrawiamy Was serdecznie, trzymajcie się, uważajcie na siebie, odżywiajcie się zdrowo i życzymy Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję. Zapraszamy do nas na uczelnię, tak przy okazji, więc wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim i maturzystom powodzenia na maturze i mam nadzieję do zobaczenia w takim razie. Do widzenia. Trzymajcie się, pa.